chodzi o to, żeby tak edukacyjnie pokazać dzieciom, młodzieży tutaj, akurat dzisiaj z Leśnej Podlaskiej, co jest nad naszymi głowami po prostu, co to się znajduje. Była wycieczka właśnie przez Układ Słoneczny, nasz ten solar system. 8 planet dzieciaki zobaczyły pewne cechy, właściwości, a później jeszcze dzięki pewnej takiej aplikacji, nazywa się Stellarium, dało się oglądać to, co jest dokładnie nad naszymi głowami tu i teraz, czyli jakie gwiazdozbiory, jakie konstelacje, znaki zodiaku. Byliśmy na niebie południowym, widzieliśmy gwiazdę polarną, z kolei na południowym, krzyż południa i trójkąt południowy, więc naprawdę dzieciaki zainteresowane, pytania tutaj zaskakiwały mnie, ale dałem radę, że tak powiem, więc wszystko pozytywnie, na plus. Takie mobilne planetarium to nie tylko fajna frajda na wakacje, ale również można zaprosić na pewno podczas roku szkolnego. Dokładnie tak, bardzo serdecznie zapraszamy. Można nas znaleźć na Facebooku, wszędzie bardzo łatwo wpisać Sky Mobilne Planetarium. Właśnie do szkół, czyli tam mamy dedykowane pokazy w zależności od grupy wiekowej, czyli wiadomo, że inne treści są dla takiej 1-3 w podstawówce, coraz trudniejsze wyżej aż do liceum. Więc tutaj oczywiście poziom rośnie i specjalne dedykowane, które też w podstawie programowej fizyce gdzieś tam się mieszczą. I takie pokazy są przygotowane tak zazwyczaj na jedną jednostkę lekcyjną, czyli 45 minut, w przerwie wietrzymy, wszystko tam sprzątamy, przygotowujemy następny pokaz. Kolejna grupa, to też tam mieści się do 25 osób w jednej, podczas jednego pokazu. Zapraszamy serdecznie. Będzie najciekawsze pytania, może podpowiem, czy padło pytanie, gdzie mieszkają obcy? O obcych akurat dzisiaj nie było tego pytania, ale to ze strony statystyki patrząc, no jest pewne duże prawdopodobieństwo, że jakiś różnych cywilizacji, istot innych gdzieś tam może na tych planetach, tych gwiazdozbiorach. Miliardy gwiazd. Dokładnie tak, więc czemu tylko Ziemia, czemu tylko jedna planeta i czemu tylko my? To jest to pytanie otwarte. A być może to pytanie na temat tego, czy są obce cywilizacje, na to pytanie odpowiedź padnie właśnie w Leśnej Podlaskiej podczas którejś z prezentacji. Tak, może być. No, cały czas badania trwają, tak? Coraz lepsze instrumenty, był teleskop Hubble, teraz kolejne, sonda Solar Probe ruszyła, Parker Solar Probes, więc też są obserwacje czynione różne. No i miejmy nadzieję, coraz więcej się dowiadujemy na temat tego kosmosu. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję, pozdrawiam.